Kościół sprawuje liturgię, ponieważ jest posłuszny poleceniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Sprawowanie liturgii jest z kolei związane z konkretną jej formą, którą tworzy określony rytuał. Dzisiaj we współczesnej kulturze bardzo mocno akcentuje się pojęcie kreatywności, spontaniczności. Stąd czasami ludziom uczestniczącym w liturgii Kościoła może wydawać się dziwne, że ten Kościół przywiązuje tak wielką wagę i tak wielkie znaczenie do określonej formy, czyli do rytu. Natomiast ryt nie jest czymś, co nas ogranicza, ani tym bardziej czymś, co nam przeszkadza w kontakcie z Panem Bogiem. Ryt jest po to, żebyśmy potrafili liturgię sprawować we właściwy sposób. Żebyśmy gromadząc się jako wspólnota wierzących na modlitwie, czynili tę modlitwę właśnie w takiej formie, która pomoże zrealizować zakreślone cele. I w przypadku liturgii rytuał jest bardzo ważny, bo on określa kolejno następujące po sobie czynności. Rytuał też jest związany z konkretną przestrzenią. Aby sprawować tę liturgię, potrzebujemy przestrzeni i też konkretnych wskazań dotyczących tego, w którym momencie liturgii dana przestrzeń jest nam potrzebna. Oczywiście ryt określa też postawy i gesty zarówno celebransa, przewodniczącego liturgii, jak i wiernych, którzy w niej uczestniczą. Te postawy i gesty są związane z konkretnymi momentami liturgii mszalnej i korespondują z tym słowem, które w danym momencie się pojawia. Stąd zachowanie tych postaw w odpowiednich momentach jest bardzo ważne, bo sprzyja też jedności całego zgromadzenia i pomaga wszystkim w liturgii uczestniczyć. Oczywiście z rytem też związane są określone czynności wykonywane przez kapłana, który przewodniczy tej liturgii. Te czynności są uszeregowane, uporządkowane. One są związane z pewnym doświadczeniem też historii i tradycji. Warto pamiętać o tym, kiedy uczestniczymy w liturgii, że ona nie zrodziła się tydzień temu, ani kilka lat wcześniej. Ta liturgia wyrasta z wielkiej tradycji, z bardzo długiej historii, obejmującej de facto ponad 2000 lat sprawowania kultu. Więc kiedy w taką liturgię wchodzimy, to doświadczamy tego, że ten ryt, który może się nam jawić jako coś zewnętrznego, jest tak naprawdę dla nas pomocą, jest czymś, co nas prowadzi przez tą liturgię. I określone gesty, postawy, modlitwy, które słyszymy, czynności wykonywane przez kapłana, przez usługujących, pomagają nam tak naprawdę w liturgii uczestniczyć. Jeśli towarzyszy temu też pewne zrozumienie o charakterze intelektualnym, jeśli wiemy, dlaczego takie gesty, dlaczego taka postawa, co wyraża ta modlitwa, czemu dzisiaj ten fragment Pisma Świętego, jaki jest związek czytanego słowa z liturgią danego dnia, co Kościół w danej tajemnicy dnia chce nam przekazać, to wtedy wszystkie te czynności stają się jeszcze bardziej zrozumiałe. I wtedy doświadczamy tego, że ryt to nie jest coś, co ogranicza, co przeszkadza, ale ryt staje się tak naprawdę czymś, co w uczestniczeniu w liturgii nam pomaga.